Piłkarze Lecha Poznań w czwartek wyruszyli na Cypr na pierwsze w tym roku zgrupowanie. Trener Jan Urban na Wyspę Afrodyty wziął 23 piłkarzy. Spośród zawodników pierwszego zespołu zabrakło jedynie kontuzjowanego Marcina Robaka, który do pełni sił będzie dochodził w Poznaniu. W kadrze znaleźli się natomiast pozyskany z koreańskiego Suwon Hiszpan Sisi oraz wracający z wypożyczeń Maciej Wilusz i bramkarz Mateusz Lis. Na pokładzie samolotu znalazło się również miejsce dla dwóch zawodników z rezerw. Na uznanie szkoleniowca pierwszej drużyny zapracowali obrońca Tomasz Dejewski oraz skrzydłowy Kamil Jóźwiak. Wyprawę na Cypr Lechici rozpoczęli o pierwszej w nocy. Autokarem udali się do Berlina, skąd o 7.35 wylecieli do Wiednia. W stolicy Austrii zameldowali się kilka minut po godzinie dziewiątej. Tam przez niespełna półtorej godziny czekali na samolot do Larnaki. Na Cyprze poznaniacy wylądowali przed godziną piętnastą. Na koniec czekała ich jeszcze kolejna podróż autokarem. Tym razem z Larnaki do hotelu w miejscowości Ajanapa, w której zawodnicy Mistrza Polski spędzą najbliższe sześć dni. W tym czasie rozegrają jedno spotkanie kontrolne. 19 stycznia zmierzą się z rosyjskim zespołem FK Ufa, w którym występuje były napastnik kolejorza Haris handzić. To spotkanie na żywo będzie można zobaczyć oczywiście w Lech TV. Nasza ekipa w składzie Mateusz Kuźniewski i Maciej Springer przez cały obóz będzie towarzyszyć podopiecznym Jana Urbana i na bieżąco informować Was o przebiegu zgrupowania na Wyspie Afrodyty.